Siemaneczko wszystkim, z tej strony Nistan, to jest Mestra. W dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak wyczyścić całą konsolę. Więc na początek musimy ją włączyć. Więc włączamy. Trochę potrwa, ale... Chwileczkę. Już wchodzimy do... O, proszę bardzo, do strony głównej. Więc wchodzimy w system. Pamięć masowa. Jednostka pamięci, wciskamy Y, opcję urządzenia. I tutaj mamy sformatuj, więc wciskamy. Sformatowanie powoduje usunięcie całej zawartości z urządzenia. Czy chcesz kontynuować? Jasne. Dobra. No i wszystko się usunęło. A jeżeli jesteście ciekawi, to pokażę wam jeszcze konfigurację wstępną. To jest w ustawieniach systemu. Włączamy. Wciskamy tak. I na początku wyskakuje, żebyśmy wcisnęli A. Więc wciskamy. Język, po prostu tylko ustawiacie polski. Jeżeli umiecie po polsku gadać, to... Jeśli czytać, to możecie wstawić na Polskę, a jeżeli nie, to na inny. Więc włączamy Polski. Wejdź do kontroli zawartości. Funkcja kontroli zawartości pomaga wybrać gry i zawartości, której rodzina może korzystać na podstawie klasyfikacji i pozwala objąć konsolę ograniczeniem czasowym. Ja to nawet nie potrzebuję, ale mi się zdaje, że chyba to sobie zrobię, że... By nikt się nie dorwał do mojej konsoli, więc po aktywnieniu ustawienia kontroli zawartości konsoli będą dotyczyć następujące ograniczenia klasyfikacji gier PEGI 12. Zawartości dla dorosłych zablokowane, zawartości nieklasyfikowane zablokowane. Więc możemy wcisnąć tak. I tutaj wam wyskakuje, wybierz, zabezpiecz kontrolę, ustaw kod wstępu. Ja to oczywiście wybieram swój. Trzeba ponownie wpisać. I tutaj jest na przykład pytanie zerujące kod dostępu. Ja oczywiście ustawiam ulubiony film. I sobie ustawię tak po kolei. Zaraz wam pokażę. Tak widzicie, ja sobie ustawiłem od 1 do 9, bo to jest moje... prawdziwe hasło, więc robimy dalej. Trwa wykrywanie połączenia sieciowego. Ja nie mam tego kabla sieciowego lub karty sieci bezprzewodowej. Muszę się spytać kogoś, aby uzyskać połączenie, podłącz kabel sieciowy lub karty sieci bezprzewodowej dla konsoli Xbox 360. Ja to połączam się później. Zastosowanie ustawień. Możesz zaczynać. Dziękujemy za zakup konsoli Xbox 360. Baw się dobrze, więc wchodzimy. Dobra. I jesteśmy na stronie głównej. I wepniemy ten dysk twardy. Dobra, wepniemy dysk twardy. O. I w tej chwili konsolę się uruchamia ponownie. O, proszę bardzo, uruchomiła się konsola ponownie. Więc... O, od razu zalogowano na Tomb Raider. Pokażę wam moje gry. O. Battlefield 3, Battlefield 3, 4, 4, FIFA 17, Medal of Honor, Tomb Raider, Underworld. Resztę mam w płytach, to pokażę wam. Oczywiście to są moje gry. Pokażę wam wszystkie. Na razie mam 3. Jeszcze pokażę resztę. O, proszę bardzo. Medal of Honor. Warfighter. Battlefield 3. Medal of Honor. Tomb Raider Underworld. Battlefield 4. Terminator Renaissance.
Ja to gram często z siostrą. Będziecie mieć odcinek z tego. FIFA 17 i Minecraft. Oczywiście ja w Minecrafta codziennie gram, więc nie ma się co dziwić. To pokażę wam Minecrafta przez chwilę, więc spotkamy się na Minecrafcie. Słuchajcie, nie pokażę wam Minecrafta, więc na razie kończymy dzisiaj. Film z Terminatora będziecie mieć na przykład jutro albo pojutrze. Subskrybujcie, oceniajcie, komentujcie mój kanał. Ja się z wami żegnam, komentował Nisten. Nara.